na pewno twoje wyniki będą poniżej twoich oczekiwań, a z drugiej strony no, zawodowy sport, nie oszukujmy się, to nie jest, jak to się mówi, bardzo fajnie, sport albo zdrowie, wybór należy do siebie, także no, gdzieś jest ta granica, no, sport dla przyjemności, aktywność fizyczna, codzienna, nawet codzienna jest jak najbardziej wskazana, jest przyjemna, jest tak naprawdę, jest super, ale no, gdzieś jest ta granica, że przechodzimy ten moment też, Szymek będzie mógł o tym powiedzieć, że napisać książkę na temat punktów i tak dalej, bo jest to jakiś moment, że nasz organizm mówi po prostu stop, no, mówi, no daj spokój, nie rozpędzaj się, aż tyle, to jeszcze przesada, aż tyle treningów, takie obciążenie i tak dalej. No i ja nie myślę, że każdy miał taki, że każdy sportowiec miał taki moment, że czuł kiedyś jego organizm mówi stop, albo przez kontuzję, albo po prostu przez taką apatię i tak dalej. A także no, wracając do mojej choroby, to mówię, ale z drugiej strony też tylko wyrok, ale też jakaś taka nadzieja, bo przez ostatni rok wtedy zacząłem się dosyć coraz gorzej i tak troszeczkę schudłem, troszeczkę czułem się słabo i tak wszystko zganiałem na kart, oczywiście przetrenowania, wokół studiów, tak, oczywiście egzaminy, stresy i tak dalej. To wszystko fajnie zganiałem, że a, ono się nie trwało, nie dojadłem, nie tamto, ale jednak okazało się, że to jest sprawa o wiele poważniejsza. No i ta jakby ta diagnoza też mi dała jakąś nadzieję, może teraz już wiem, jak to jest choroba, wiem, jakie są to lekarstwo. I trzeba będzie robić wszystko, żeby było dobrze, a jakby się nie widziałem na razie w tamtym okresie w innej roli, robiłem wszystko, żeby po prostu bym sobie nigdy nie wybaczył, gdybym spróbował dalej trenować. Powiedz, z czym cukrzyca wiąże się w życiu codziennym i w swoim treningu? Co myślisz, że dieta, zastrzyki? Nie masz momentu zwątpienia? No na pewno ten pierwszy moment był dosyć ciężki, te pierwsze tygodnie. Może nie sam moment diagnozy, ale te takie pierwsze tygodnie, kiedy okazało się, jak to będzie wyglądało, kiedy się tak naprawdę dowiadywałem, jak to będzie wyglądało w życiu codziennym, właściwie w takim codziennym treningu, bo próbowałem znaleźć jakieś informacje szczegółowe na temat cukrzycy w sporcie wyczynowym, no niestety tego było bardzo mało, a już takich szczegółowych informacji to oczywiście mogłem zapomnieć. To były takie wręcz slogany typu sport tak, ale ewentualnie spacer i tak dalej w granicach na tam do 140-150, także takie chodzenie po schodach można powiedzieć. Także, no jest to na pewno trudne. Ja przez 5 lat byłem na zastrzykach, jak to się nazywa, intensywna insulina terapia, czyli właściwie do każdego większego posiłku, który zawiera węglowodany, podaje się zastrzyk. Było trochę, czasami 5-6 dziennie, plus jakby takie plus dwa przedłużone działania, czyli tak zwana baza. No, czyli jak też jakiś dziennikarz policzył, no ponad tam 2,5 tysiąca tego wychodził w roku. Na szczęście to oczywiście nie jest kontakt ani z tkanką mięśniową, ani z krwią, tylko z tkanką tłuszczową. Także nie ma tak naprawdę śladu po tych dziesiątek zastrzyków przez te 5 lat. A od listopada zeszłego roku jest już na pompie insulinowej, czyli to jest urządzenie, które podaje insulinę w sposób o wiele bardziej dokładny, zaplanowany. Tą pompę oczywiście można zaprogramować łącznie z bazą do każdego posiłku, tak samo podajemy insulinę, ale oczywiście pompa za nas nie myśli, pompa nie wykonuje żadnych działań sama, trzeba wszystko albo zaprogramować, albo jakby wprowadzić ręcznie. No jedyny, ja myślę, taka wiesz, że zasada jest taka, że pompa jest przede wszystkim dokładniejsza i tych zastrzyków jest nie tyle tysięcy, tylko w kłucie się zmienia stałe raz na trzy dni, no tak przynajmniej raz na trzy dni, także jest tego o wiele mniej. No i to na pewno jest na dzień dzisiejszy najlepsza technologia, która na pewno będzie rozwijana i też oczywiście każdy diabetyk się z tym wiąże ogromną nadzieję. Tak, twoje największe sukcesy przyszły wtedy, gdy przysiadłeś się do czwórki podwójnej. Nie bałeś się wtedy, że być może przez swoją chorobę jakoś odjedziesz partnerów? Znaczy na pewno chciałem zrobić wszystko, żeby być jak najlepszym. No, wiadomo, że nie będę go oszukiwał, że cukrzyca ma negatywny wpływ na te wszystkie przemiany metaboliczne. Oczywiście sport jest ogromnie ważny, szczególnie w sporcie wytrzymałościowym, takim jak myślarstwo, ale
trzeba było zrobić wszystko, żeby sprawdzić, że nie ma dużego wpływu, czy większego wpływu. Na pewno myślę, że nie tylko od warunków problemów zdrowia, czy od tego badania fizycznego zależy wynik. Gdyby tak było, na pewno bym nie miał czego szukać. Także jest też technika, są takie rzeczy, jak właśnie osłabiona odporność i tak dalej, utrzymanie tej presji. No, ten, który bardzo ceniłem, że koledzy nigdy jakby nie dali mi litery chirurgowej, jakby nigdy nie dali mi znać, że jestem jakby takim czy gorszym, czy na próbę. No, każdy sprawdzian, każdy jego konfrontacja, czy na wodzie, czy na ziemi, nie pokazują, że jednak mieszczę się w tym składzie, a przede wszystkim te wyniki nasze, myślę, że bronią moją pozycję i tutaj też muszę się jakby spytać kolegów wprost, czy chcą dalej pływać, czy nie. Bo to jest, myślę, najbardziej miarodajne. Także no, na pewno się cieszę z tego, że te wszystkie lata przynoszą te najważniejsze sukcesy, czyli bo te medale mistrzów świata i te najważniejsze z Pekinu, mistrzostw olimpijskich. Ale dla mnie są też bardzo ważne takie momenty, kiedy jest sprawdzian, na przykład wytrzymałościowy, na tym ergometrze, na tym urządzeniu, na którym wysyłamy na słuchu, ja po prostu widzę po sobie, że poprawiłem się z zeszłego roku, czy jest jakaś zmiana na plus. I to jest dla mnie też jakby ogromna motywacja kolejnym jakikolwiek działaniem, że widzę, że jednak te moje treningi nie idą na marne, bo co było, gdybym na treningu robił taki przysłowiowy 3 kroki do przodu, a później choroba mi zapało 2, na pewno byłoby sensu i takie trenowanie, taka stosowała praca nie miałaby sensu w tym przypadku. No, jednak te wyniki pokazują moje dłonie też, że jednak zdrowie funkcjonuje tak, jak powinno. Pamiętasz bardzo szczegółowo dzień wyścigu, jak to było? Czułeś, że to jest ten dzień, ten, w którym udowodnisz, że rzeczywiście jesteś najlepszy? Tak, no oczywiście to raczej w takich kategoriach myślałem bardziej zespołowych, bo jednak nie szkuje mi się, że sam bym jakby niewiele działał, czy to w tej ostatni, czy konkurencji jakiejś indywidualnej, ale na pewno każdy z nas wierzył głęboko, że przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zdobyć ten złoty medal po tych wszystkich przebiegach i po finałach. Mamy jeszcze ogromne szanse. Tylko należało po prostu tego 17 sierpnia jeszcze raz potwierdzić, że się jest najlepszym. No i tak zrobiliśmy. Tak, to była też ogromna presja, ale myślę, że byśmy ogromną szansę, którą wykorzystaliśmy. Tak, to jest zdecydowanie też potwierdzenie dla nas, że jeśli tylko stawiamy sobie wymagania, jeśli jesteśmy osobami dyscyplinowanymi, które otwarcie dążą do celu, no to jesteśmy w stanie to osiągnąć.